Członkowie koła numer 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej nie tylko spotykają się raz w miesiącu w siedzibie macierzy, by wziąć udział w różnego rodzaju wykładach, ale także organizują wycieczki. W kwietniu postanowili odwiedzić Cieszyński Teatr, wprawdzie dobrze wszystkim znany, ale od zaplecza rzadko odwiedzany. Koło numer 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zostało wpuszczone do teatru, ale nie jesteśmy widzami. Zwiedzamy miejsca dla widzów niedopuszczalne. Dyrektor pan Andrzej Łyżbicki we wspaniały sposób opowiada nam wszystko, mieszając z anegdotami techniczne sprawy, anegdoty. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy przyjść tutaj. Taką ciekawostką jest to, że to, co Państwo tam widzicie, ten piasek, to jest piasek, po którym stąpał pan Daniel Olbrychski. Bo chciałem koniecznie, żeby Klur Lir był tutaj wystawiony, a wtedy kreował go pan Daniel Olbrychski. I warunkiem było, żeby ten spektakl tutaj do nas przywieziono, że musimy mieć na scenie 5 ton piasku, o który musimy sami zadbać, bo piasek, którym był obsypywany pan Daniel Olbrychski, był przywieziony i odkażany specjalnie już przez sam teatr. Wtedy mi się wydawało, że 5 ton, że to jest bardzo dużo i wtedy ten piasek kupiliśmy. Jak ten spektakl się skończył, no to żeśmy go tak, został u nas i teraz do dzisiaj już przez wiele, wiele lat posypujemy chodniki zimą, żeby ten piasek wykorzystać. Tak, Olbrychskiego. Tym piaskiem Olbrychskiego. Wtedy mi się, słuchajcie, wydawało, że 5 ton no, to jest naprawdę dużo, nie? I był taki spektakl, był festiwal teatralny Bez Granic i jest taki spektakl Trojanki właśnie. I wtedy warunkiem, żeby ten spektakl tutaj przyjechał, było, że na scenie musi się znaleźć 35 ton piasku. 35? Ja myślałem, że ja się przesłyszałem. 35 ton piasku na tej scenie, prawda? I okazało się, że było trochę mniej, bo i rzeczywiście kilkadziesiąt ton piasku było na tej scenie, ale było to w ten sposób, że było to taczkami rozwożone na takie małe kubki, mówiąc kolokwialnie, i te kubki były potem rozgrabiane. Tylko że tam, gdzie oni to grają, to jest ogromna hala, gdzie są takie nawet małe spychacze, które ten piasek z powrotem. Aha, i muszę zaznaczyć, że ten piasek do Trojanek, on był wypożyczony. Trzeba go było oddać i trzeba go było znowu zapakować. Ogromne ciężarowy przyjechały tam na tą małą uliczkę, mamy to wszystko udokumentowane. Także że nie tylko 5 ton, ale prawie 30 ton piasku było też na tej scenie. Bez problemu. Wytrzymała, dlatego że to było rozłożone po prostu na tym, prawda? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.